Zakończył się proces optyka z sosnowca. W środę 1 lutego w sądzie okręgowym w sosnowcu odbyła się kolejna i ostatnia rozprawa oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 11-letniego Sebastiana z Katowic, Tomasza M. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że podczas rozprawy nie wpłynęły nowe wnioski dowodowe, co miało miejsce ostatnim razem w listopadzie. Dziś zeznawali Bigli ze zakresu psychiatrii. Sąd przeprowadził wszystkie dowody, zamknął przewód sądowy w dniu dzisiejszym strony wygłosiły mowę końcowe. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane dowody i sąd zamknął przewód sądowy. Ujawnił dowody, których bezpośrednio nie przeprowadzał na rozprawie. Kwestia kary, odniesienie się do kwestii kary nastąpi po publikacji wyroku. Przypominam, że rozprawa toczy się z, z wyłączeniem jawności, z tych względów nie możemy Ustosunkować się do przebiegu rozprawy. Z uwagi na wyłączoną jawność procesu, nie wiadomo też, czy w trakcie jego trwania Tomasz M. przyznawał się do zarzucanych mu czynów, co miało miejsce jeszcze w czasie toczącego się śledztwa. Przypomnijmy, że Tomasz M. usłyszał łącznie siedem zarzutów, w tym dwa dotyczące 11-letniego Sebastiana z Katowic. Do opinii publicznej podano jedynie ten dotyczący zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, ponieważ charakter drugiego jest zbyt drastyczny. Do porwania, a potem zabójstwa chłopca doszło w maju 2021 roku. Tomaszowi M grozi do żywocie, a wyrok w tej sprawie zapadnie 15 lutego.